Dzień dobry, dobry wieczór. To już jest 24 odcinek naszego cyklu Wystarczająco dobre życie w oparciu o książkę pod tym samym tytułem autorstwa Rysia Kulika. Dzień dobry, dobry wieczór, cześć. Ten odcinek nosi tytuł Opór przed oporem i to jest ostatni rozdział w drugiej części książki pod tytułem Dlaczego życie tak boli? No i właściwie przez ostatnie 9 odcinków na zasadzie spirali przechodziliśmy wokół tematu cierpienia, przeróżnych sposób reagowania na to cierpienie, radzenia sobie z nim oraz oporu przed cierpieniem. Był też taki odcinek poświęcony oporowi przed cierpieniem. Tutaj będzie jeszcze trochę zagłębienie się. Opór przed oporem i przypomina mi się też zjazd. Niedawno mieliśmy zjazd Szkoły Integralnej jako psychologii czwartej edycji, ale w każdej edycji mniej więcej w połowie jest zjazd poświęcony temu tematowi, na którym przedstawiasz strukturę cierpienia. Może przypomnisz tutaj jeszcze strukturę cierpienia? Struktura cierpienia, czyli z czego się składa cierpienie. No, cierpienie właściwie składa się z dwóch składników. Pierwszy jest obiektywny i wszyscy jemu podlegamy. To nazywamy go pierwotnym bólem, czyli to jest takie doświadczenie, którego nikt z nas ale też innych istot pozaludzkich nie uniknie, bo wiąże się z chorobą, starzeniem się, śmiercią, stratą, czyli różnymi doznaniami dyskomfortu, które są związane z tym, że jesteśmy istotami cielesnymi, nietrwałymi, wrażliwymi na ból i na różnego rodzaju przeciwności losu. I one prędzej czy później jakoś do nas docierają i wtedy po prostu to boli, życie boli. I to jest coś, czego nie jesteśmy w stanie uniknąć. Zawsze będzie jakaś doza tego pierwotnego bólu. I on właściwie nie jest naszym największym problemem. Największym problemem jest ten drugi składnik, który się wiąże z tym, jak my podchodzimy do tego pierwotnego bólu, jak go traktujemy, jaką mamy wobec niego postawę, co z nim robimy. No i możemy zrobić dwie rzeczy. Zwykle, tak mówiąc, upraszczając, możemy się na niego zgodzić, po prostu przyjąć to, uznać, że to jest część naszego życia. No i wtedy ten pierwotny ból boli swoją mocą, tak jak się pojawia. Natomiast możemy też się na niego nie zgodzić. Możemy wobec niego przejawić jakiś rodzaj sprzeciwu, braku akceptacji, właśnie oporu, niezgody. No i wtedy okazuje się, że ten ból jest tym bardziej dotkliwy. Tym bardziej boli, im bardziej go nie chcemy. Im bardziej go chcemy, albo im się bardziej na niego godzimy, tym on nie przyrasta wobec tego pierwotnego natężenia, które wiąże się z jakimiś obiektywnymi warunkami. Więc nasze cierpienie, ludzkie cierpienie, składa się właśnie z tego pierwotnego bólu, który jest obiektywną rzeczywistością, i z naszego stosunku do tego bólu, który jest naszym subiektywnym przeżyciem właśnie tego bólu pierwotnego, który albo wtedy rośnie pod wpływem oporu, albo po prostu jest taki, jak i na wejściu, wtedy, kiedy z nim nie walczymy. Mhm. Przypomniała mi się książka Gabora Mate Mit normalności. On odnosi się tam do traumy i pisze w podobnym duchu, że jest jakieś obiektywne wydarzenie, jakaś sytuacja i w przeżyciu jednego człowieka właśnie ona zostanie zapisana jako trauma, a w przeżyciu innego człowieka nie.
A możesz jeszcze odnieść się tutaj do traumy? Co właśnie według ciebie jest traumą? Czy to ból, czy opór, czy... No, traumą jest i to, co wiąże się z pierwotnym bólem, i jest też nasza reakcja na tą, na to doświadczenie. No, trauma zwykle kojarzy się z jakąś sytuacją, która jednak ma duży potencjał zranienia albo długotrwale działa na nas, czyli może to być jednorazowe, mocne jakieś doznanie, albo nawet niekoniecznie mocne, ale długotrwałe czy przewlekłe. No i jeśli w naszym sercu, w naszym doświadczeniu, my wobec tego doświadczenia, wobec tego pierwotnego bólu bronimy się nadmiernie, no to wtedy te konsekwencje związane z cierpieniem bieżącym albo odroczonym, bo ono też może być odroczone, właśnie wtedy, kiedy się zamrażamy, albo wtedy, kiedy nie pozwalamy sobie przeżyć rozpaczy, czy żalu, czy złości, czy lęku, no to wtedy się zamrażamy i tak się tworzy rodzaj takiej zbroi emocjonalnej, też zbroi cielesnej, która sama w sobie jest doznaniem traumatycznym, czy może prowokować różnego rodzaju konsekwencje na poziomie ciała i doświadczenia emocjonalnego. No więc to tak się tworzy zaburzenie, które na początku jest związane z jakimś silnym stresem, z jakąś sytuacją traumatyczną. Ale niekoniecznie ta sytuacja może przerodzić się w jakiś rodzaj właśnie zaburzenia, czy choroby, czy dysfunkcji. To zależy bardziej od tego, jak my sobie radzimy z tym, co się pojawia w takim obiektywnym aspekcie. A jak możemy sobie radzić? Jak możemy sobie radzić? No, najważniejsze jest to, żebyśmy pozwolili sobie przeżyć cierpienie, czy właśnie doświadczenie dyskomfortu, bólu z tym związane, i żeby w tym przeżyciu nie być samemu, tylko korzystać z sieci wsparcia. Jeśli wokół nas są ludzie, którzy pomagają nam udźwignąć ten ciężar, pozwalają nam się wypłakać, przegadać to, czy po prostu są obecni wobec naszego przeżycia, możemy być z nimi w kontakcie, w relacji, no to wtedy ten trudny płomień jakiegoś traumatycznego przeżycia w końcu się może wypalić. To zwykle trwa jakiś czas. W przypadku na przykład straty jakiejś bliskiej osoby mówimy, że żałoba trwa około roku, więc to też nie jest tak raz, dwa. Ale z czasem ten ból jest po prostu coraz słabszy i to doświadczenie, trudne doświadczenie po prostu stopniowo się zmniejsza. No tak jak o tym opowiadasz, no to wydaje się dosyć proste, naturalne, organiczne. Niemniej jednak w naszym ludzkim świecie wydaje mi się to dosyć rzadkie, że no, jako ludzie przyjmujemy inne strategie. Nie jest tak? No, nie wiem, czy takie rzadkie. Jednak każdy z nas dostaje swoją dawkę tego pierwotnego bólu, a nie wszyscy nosimy jakieś straszne traumy na naszych barkach, więc może jednak radzimy sobie w większości przypadków adekwatnie. Może ostatnio, w ostatnich
ostatnim okresie naszego współczesnego świata mamy z tym większy kłopot, ponieważ te sieci wsparcia, które nam pomagały w poradzeniu sobie z tym pierwotnym bólem i cierpieniem, po prostu stały się, rozpadają się, czy już nie funkcjonują tak jak kiedyś. Stąd też dźwigamy te ciężary właściwie samotnie na naszych barkach. No i one są wtedy rzeczywiście źródłem poważnego cierpienia i traumy, ponieważ zrezygnowaliśmy z wielu różnych powodów z tych sieci wsparcia społecznego, które były kluczowe w przeszłości w radzeniu sobie z sytuacjami traumatycznymi. No, opisujesz w książce dwie strategie radzenia sobie z bólem. Jedną nazywasz wstępującą, drugą wstępującą. Powiesz coś o tym? No, wstępujący to ja tego nie wymyśliłem, może o tak zacznijmy. Ten podział pochodzi od takiego amerykańskiego filozofa, psychologa transpersonalnego, Kena Wilbera. Ken Wilber zauważył, że część osób próbuje radzić sobie z cierpieniem, unikając go za wszelką cenę i goniąc za jakimiś przyjemnymi doznaniami. Zwykle te przyjemne doznania, czyli ich obietnica, znajduje się w jakichś warunkach świata zewnętrznego, czyli po prostu w różnych materialnych wymiarach tego świata. To mogą być jakieś substancje, jakieś doznania, jakieś wrażenia, jakieś sytuacje, jakieś możliwości, dzięki którym możemy się czuć lepiej i nie czuć gorzej. No i rzeczywiście ten nasz współczesny świat dostarcza mnóstwo okazji do tego, żeby gonić za przyjemnością i doświadczać wielu takich wrażeń, które mają charakter pozytywny. I jednocześnie w ten sposób unikać przykrych doznań. To, co jest niebezpieczne w tej strategii, to to, że ona ma charakter uzależnieniowy, czyli my się po prostu uzależniamy od tych poprawiaczy nastroju, jakiekolwiek one by nie były. Jeśli te różne środki pozwalają nam manipulować naszymi emocjami, właśnie radzić sobie z cierpieniem, no to to jest potężny potencjał do rozwoju uzależnień. Mówiliśmy o tym w odcinku Uzależniony tak. Umysł i też, wydaje mi się, dotykaliśmy tego tematu w dwóch odcinkach Obowiązek bycia szczęśliwym, szczęśliwą. Inną strategię wykorzystują wstępujący. Jak sama nazwa wskazuje, oni pną się wyżej, do góry. Ich ambicją jest wznieść się ponad świat materii, który jest pełen złych emocji i przykrych doznań. Wierzą w to, że jak osiągną wysoki poziom rozwoju duchowego, no to będą, to w mig rozwiążą wszystkie te problemy, z którymi borykają się wstępujący, czyli właśnie przestaną być uwikłani światem materialnym i będą ponad te wszystkie problemy i rozterki i miotanie się, które jest tak bardzo charakterystyczne dla świata wstępujących. Identyfikacja z duchem, z umysłem, czy ze stanem tego umysłu w postaci świętego spokoju, czy spokojnego umysłu właśnie, rozwiązuje, czy wydaje się, że może rozwiązać wszystkie problemy, które mają charakter właśnie taki przyziemny. Tam z wysokości, jeśli spojrzymy w dół,
no to te nasze codzienne miotania się wydają się po prostu mało ważne, nieistotne, banalne, błahe i nie dotykają tego, kim w istocie jesteśmy. Więc wstępujący mają za nic świat materialny i w tym znaczeniu przejawiają opór wobec tych strategii, które wykorzystują wstępujący. Przypomnijmy, wstępujący gonią za przyjemnościami, unikają przykrości i w taki sposób radzą sobie z bólem życia. Stosują wobec niego opór polegający na tym, żeby maksymalizować przyjemność i unikać za wszelką cenę przykrości. I się uzależniają najczęściej od tego. Wstępujący są ponad tym wszystkim. Stosują opór wobec tych strategii oporu, które są właściwe dla wstępujących. Więc w przypadku wstępujących właśnie mówimy o oporze wobec oporu. To są ci, którzy są skłonni transformować wszystkie negatywne emocje, uczucia na coś pozytywnego. Właśnie w tym pozytywnym, wysokim, duchowym stanie rozpuszczają się wszystkie negatywizmy. Ale jest to tak czy owak opór wobec tego, tych przyziemnych doznań, bo one są też częścią naszego życia, więc wstępujący są po prostu w oporze wobec tego. Kiedy Cię słucham, to przychodzą mi na myśl wielkie religie, jako ta strategia wstępująca, przykład strategii wstępującej. Przychodzi mi na myśl katolicyzm, to religia, w której się wychowywałam od dziecka i ta religia rozpoznaje cierpienie. Cierpienie jest tam podstawową figurą, rozumianą jako cierpienie doczesne tutaj na ziemi, na łez padole, w kontraście do życia wiecznego, jeśli zasłużymy sobie na nie dobrymi uczynkami czy łaską, to po śmierci pójdziemy do nieba i tam będziemy na zawsze szczęśliwi w obliczu Boga. No tak, to cierpienie w tym wymiarze duchowym jest faktem, ale ono jest przejawem naszego upadku, jest właśnie pochodną grzechu pierworodnego. Tak naprawdę nasza duchowa istota jest duchowa istota, która jest tożsama z Bogiem albo jest w komunii z Bogiem, jest wolna od cierpienia. Właśnie to cierpienie, ten padł łez, to zwyczajne życie, te trudne emocje, one są przejawem naszego upadku, więc właśnie ci wstępujący, oni negują ten wymiar naszego życia. Dlatego mówimy, że są również w oporze wobec życia. Życia rozumianego jako też doznania trudu, znoju i cierpienia. Krótko mówiąc, jeśli są w takim subtelnym oporze, w duchowym oporze wobec materii, są przeciwko życiu i to skutkuje również jakimś rodzajem cierpienia, tylko bardzo subtelnego, właśnie takiego, które wiąże się z wyparciem na przykład emocji, takich jak złość, czy lęk, czy smutek, bo są one traktowane jako przejaw naszej niedoskonałości, jako doznanie, które ma charakter też cielesny. A ciało, jako że należy do świata materii, jest od razu obciążone właśnie i grzechem, i pokusami, i tym wszystkim, czego należy się wystrzegać. Więc ta identyfikacja ma być wyżej, mamy się wspinać po tej drabinie i wstępując coraz wyżej, mamy rozwiązywać
ten sposób swoje problemy. Ale to rozwiązanie jest po prostu przejawem kolejnego oporu, który tak czy owak prowokuje jakiś rodzaj cierpienia, na przykład cierpienia, które wiąże się z tym, że zaprzeczamy czy wypieramy emocje i nie godzimy się na zwykłe ludzkie doznania cielesne, na pokusy, na seksualność. To wszystko jest objęte represją i w tym sensie może powodować zaburzenia i dysfunkcje. Więc ten opór wstępujących, który często jest związany z wymiarem religijnym, może być po prostu niezdrowy, może być przeciwko życiu. A czy nie wydaje się, że w dzisiejszym świecie, zwłaszcza w bogatych państwach rozwiniętych, tu gdzie mamy cywilizację i duże możliwości, te religie są jednak w odwrocie i ta strategia wstępująca jest w odwrocie? No na pewno religia jest w odwrocie i w tym sensie już nie ta skala tego zjawiska wstępowania i negowania materii nie jest tak powszechna, jak to było w przeszłości, na przykład w gnozie czy w różnych ruchach religijnych, ale w tym współczesnym świecie oprócz religii, która ciągle jednak istnieje i jest wiele osób, które wchodzą na tą ścieżkę wstępującą. Mamy również świeckie takie nurty, które proponują ten kierunek wstępujący. To jest to, co nazywamy rozwojem osobistym albo rozwojem duchowym. Różne ścieżki rozwojowe, w których można się łudzić, że identyfikując się z duchem, z duszą, z różnymi subtelnymi energiami, z wyższym ja, jakkolwiek to jeszcze nazwać, identyfikując się z tym wszystkim, momentalnie możemy rozwiązać wszystkie nasze życiowe problemy. Wtedy już nas nikt nie dotknie, nic nie zrani, już nie będziemy nigdy się złościć, nie będziemy się lękać. Lęk przed śmiercią będzie już tylko złudzeniem. Będziemy pogodzeni ze wszystkim, co niesie życie. I to są właśnie takie jakości, które budzą podejrzenie, że w nich manifestuje się ten subtelny opór przed oporem, czyli niezgoda na życie z jego zwykłym, dosłownym, codziennym zmaganiem się, różnymi emocjami, które nami targają, z tym, że możemy doznawać jakiejś porażki albo sobie nie radzić z czymś, z bezsilnością, bezradnością, z czymś, co po prostu jest naszym ludzkim doświadczeniem trudu i cierpienia. Więc tego wszystkiego mogą nie przyjmować do wiadomości i nie uznawać tego właśnie ci współcześni wstępujący, którzy niekoniecznie chodzą do kościoła czy praktykują ścieżki religijne. To mogą być osoby, które jeżdżą od warsztatu do warsztatu, czy z warsztatu na warsztat, i doskonaląc siebie, mogą ulegać takiemu złudzeniu, że już są tak zaawansowani w tym rozwoju, że na przykład się w ogóle nie złoszczą. No więc to jest bardzo podejrzane. Czy rozwiązaniem tutaj jest bycie w równowadze pomiędzy tymi dwiema strategiami? Równowaga to może nie jest najlepsze określenie, bo w równowadze właściwie jesteśmy zawsze. Nawet jeżeli przeginamy w jakąś stronę i wydaje się, że jesteśmy w nierównowadze, to automatycznie pojawia się jakaś tendencja przeciwstawna, która równoważy to nasze przegięcie w jedną stronę. Więc zawsze nasze działanie zostaje równoważone jakimś przeciwdziałaniem czy jakimś aspektem, który znajduje się po drugiej stronie naszego wyboru. Więc w tym sensie rzeczywistość nieustannie się równoważy i jest w jakimś określonym
punkcie równowagi. W tym sensie nie ma co mówić o nierównowadze, bo to wszystko i tak się równoważy. Raczej mówimy o drodze środka, czyli o takim wyborze, takiej ścieżce, która pozwala nie wychylać się za bardzo w jedną stronę, tylko opierać się na niewielkich wychyleniach czy niewielkiej amplitudzie. To nazywamy drogą środka, czyli taką ścieżką, która integruje przeciwstawne bieguny, łączy je w jedno i nie pozwala za bardzo się wystrzelić w jedną bądź w drugą stronę. Więc mówimy na przykład, że wstępujący powinni się uczyć od wstępujących duchowej subtelności, a wstępujący mają się nauczyć od wstępujących uznania materii jako częściowego wymiaru naszego życia. I jedni i drudzy popełniają błąd, negując drugą stronę. Jeżeli wybieramy drogę środka, to mamy okazję, żeby zintegrować oba te aspekty. Czy to jest też integracja rozumu z sercem? Jasne. I jedno i drugie jest potrzebne i dobrze, jak się ze sobą dogadują. Tylko jak to zrobić, wybierając się na kolejne warsztaty, właśnie jedno rozwoju duchowego, a drugie oczywiście rozwoju ciała? Można jeździć na różnego rodzaju warsztaty, nie odradzamy tego, tylko zachęcamy do udziału w takich zajęciach, które w uczciwy sposób pozwalają docierać i do jednego aspektu, i do drugiego. Czyli na przykład biorą pod uwagę ciało, pracę z ciałem, jego funkcje, jego potrzeby, też jego różnego rodzaju ograniczenia, a z drugiej strony pozwalają się odwołać do czegoś takiego subtelnego jak umysł, jak duch, jak medytacja na przykład, czy właśnie jakieś ścieżki duchowe. Ale dobrze, jeśli one też są zakorzenione właśnie w doświadczeniu cielesnym. O przekraczaniu tych różnych stopni oddzielenia będziemy mówić w następnych odcinkach. Może tutaj już zakończymy dzisiejszy wątek. Tylko jeszcze chciałam się odnieść do tego, że w książce podajesz taką piękną metaforę właśnie tej drogi środka za pomocą drzewa. Powiedz coś o tym. No, właśnie jak patrzymy na drzewo, to od razu widać, że tutaj łączą się dwa przeciwstawne wymiary. Z jednej strony u góry mamy koronę, która lgnie do światła i karmi się promieniami słońca. To światło, ta energia zasila drzewo i pozwala mu żyć. Światło zostaje zamienione na tkanki tej rośliny, ale nie byłoby to możliwe, gdyby drzewo nie było zakorzenione w ziemi. Korzenie penetrują glebę, wchodzą w głąb, czyli wchodzą w to, co jest, co się rozkłada, co jest ciemne, co jest zimne, co jest materialne, co jest w ogóle po drugiej stronie tego, co jest na górze, czyli tego świetlistego, jasnego. Więc drzewo w swoim istnieniu integruje ten aspekt subtelny z materialnym. Korzenie z koroną. To nie jest tak, że któraś z tych części jest ważniejsza, a która jest mniej ważna. Obie spełniają ważne funkcje i drzewo może żyć, może się rozwijać wtedy, kiedy jest mocno zakorzenione i jednocześnie koroną dąży ku słońcu. Mhm. Możemy się tego uczyć od drzew. Uczmy się. Natomiast na zakończenie przygotowałam dzisiaj wiersz księdza Jana Twardowskiego Podziękowania. Pamięci George'a Eliota. Dziękuję Ci, że nie wszystko jest tylko białe albo czarne. Za to, że krowy łaciate, bladożółta psia trawka, kijanki od spodu oliwkowo-zielone, dzięcioły pstre z czerwoną plamą pod ogonem, pstrągi szaro-niebieskie, brunatno-fioletowa wilcza jagoda, złoto, co się godzi z każdym kolorem i nie przyjmuje cienia, policzki piegowate,
dzioby, nie tylko krótkie albo długie. Przecież gile mają grube, a dudki krzywe. Za to, że niestałość spełnia swe zadanie. I ci, co tak kochają, że bronią błędów. Tylko my chcemy wciąż być albo, albo. I jesteśmy stale w kratkę. Całe szczęście, że jesteśmy w kratkę. A nie tylko albo, albo. Do zobaczenia w następnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć. Dobranoc.